Cześć, nazywam się Agnieszka Łabudawiatr i chciałam Wam przekazać troszeczkę wiedzy na temat emisji głosu. Dzisiaj y, mamy odcinek wprowadzanie troszeczkę dźwięku w końcu. Dla tych, którzy oczywiście już y, gdzieś tam popracowali sobie y, z tym oddechem. Dla tych, którzy już obudzili swoje mięśnie i rozluźnili się tam, gdzie trzeba. No i teraz wprowadzamy troszeczkę dźwięku. Zanim to zrobimy, dzisiaj zrobię dla Was odcinek taki stricte ćwiczebny, czyli razem z Wami poćwiczę wszystko. No dobra, no to w takim razie ustawiamy się. Mam nadzieję, że już stoicie przed lustrem. Bo to lustro jednak będzie nas kontrolowało bardzo, bardzo i, i myślę, że bardzo długo będziemy przed tym lustrem ćwiczyć. Stajemy przed lustrem, postawa, nogi na szerokości ramion, proste plecy, proste kręgi szyjne, patrzymy się przed siebie. No i bierzemy oddech. Możemy ręce na, na żebra, czyli kciuk do tyłu, cztery palce do przodu, łapiemy żeberka sobie, żeberka. Łapiemy żebra. Jeszcze raz oddech. Pamiętamy, że nie podnoszą nam się ramiona i nie podnoszą nam się nie podnosi nam się klatka pierwsi, piersiowa. E, dobra. Bierzemy, wyćwiczycie, ja gadam. Jeszcze raz wdech, wydech, wdech, wydech. No, i tym razem w drugim odcinku po, zaproponowałam Wam najpierw ćwiczenia, wypuszczanie tam jakichś zbitek sylabowych, a potem dopiero rozgrzewanie mięśni. Tym razem po prostu zrobimy to na odwrót, żebyście zobaczyli jaka jest różnica i czy bardziej Wam wychodzi to zaczynając od rozgrzania mięśni twarzy, czy bardziej Wam to wychodzi od rozgrzania właśnie języka i tych mięśni brzusznych i, i przepony. Zaczynamy, słuchajcie, niektóre ćwiczenia, w ogóle jest bardzo dużo ćwiczeń, które różni nauczyciele proponują, różni wykładowcy itd. Ja Wam zaproponuję takie, które uważam, że gdzieś tam w mojej pracy zdały egzamin w większości, czyli tam, no załóżmy, 80% moich uczniów zdały egzamin. Oczywiście one nie muszą być dla Was właśnie super ekstra. To, to mogą być inne ćwiczenia. Ja proponuję akurat takie, które gdzieś tam sobie sprawdziłam na moich uczniach. Więc zanim w ogóle zaczniemy, to proponuję jeszcze jedno ćwiczenie, chciałam Wam pokazać takie, które rozgrzewa i język, i rozgrzewa troszeczkę mięśnie miczne twarzy. Więc językiem wypychamy tutaj yy, na, y, w okolicy dziąseł. Wypychamy tak, jakbyśmy chcieli umyć zęby trochę językiem. Ale wypychamy wysoko. No i ruch dookoła, w jedną stronę, w drugą stronę. Wy teraz robicie, a ja, ja gadam. Możecie też sobie umyć te zęby, rzeczywiście. Te ćwiczenia, które ja, ja teraz proponuję, to sprawdzają się i u najmłodszych, bo pracowałam jako rytmiczka, też i też robiłam takie rzeczy z dziećmi przedszkolakami. Pracowałam w szkole podstawowej, pracowałam z dziećmi, które przychodziły na lekcje indywidualne, czyli 6 i 9-latki. Pracowałam z młodzieżą, pracowałam z ze starszą młodzieżą i teraz właściwie prowadzę chór starszej młodzieży, że tak powiem. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No i też to, te ćwiczenia, które Wam pokazuję, są dla każdej grupy wiekowej. To nie, nie ma niebezpieczeństwa, że coś tutaj się zadzieje. Natomiast, jeżeli chodzi o Samogłoski i kolejność wydoby, wy, wykonywanych ćwiczeń, to później Wam powiem, co najlepiej dla malucha, co najlepiej dla, e, dla takiego już starszego e, osobnika i co dla tej starszej młodzieży, tak? Bo to już ma znaczenie akurat. E, no dobra, to myjemy zęby. Góra i dół. Troszeczkę tutaj yy, pomlaskałam, ale wy robicie, myjecie sobie zęby, ja, ja gadam. Teraz, jak już umyliście zęby, możecie je policzyć. To też jest fajne ćwiczenie i dla dzieciaków, i dla, i dla starszych. Możecie policzyć. I liczymy oczywiście dotykając każdego zęba językiem, czyli ha, 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 ha. Dzieci zawsze się śmieją, że tam mają 200 zębów, i w ogóle to, to zawsze jest śmieszne. Mm. Ok, Policzy, liczymy sobie na spokojnie te, te, te zęby. Oczywiście oddychamy normalnie, naturalnie. Nie, nie robimy teraz wielkich ćwiczeń oddechowych, tylko po prostu rozluźniamy sobie, yy, znaczy nie rozluźniamy, tylko budzimy mięśnie języka, tak? Czyli budzimy mięśnie języka i częściowo twarzy, mimiczne. Ok, jak już policzyliśmy te zęby, jak już sobie umyliśmy te zęby i umyliśmy tam nad, nad dziąsłami, możemy teraz sobie dotknąć górnego podniebienia językiem. Mm, 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 tak? Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I tak samo możemy sobie pomasować tutaj tą część pod językiem. I teraz taka ciekawostka. Jak masujemy tą część pod językiem, to wytwarza nam się ślina. Nie wiem, czy zauważyliście. To jest bardzo fajne w momencie, kiedy na przykład nie mamy przy sobie wody, a zaschło nam w gardle. Na przykład. Ja też często to tylko wykorzystywałam na scenie. Jak nie miałam przy sobie wody, a musiałam zaśpiewać jakiś utwór albo, albo coś tam, jakąś frazę, szybko sobie pomasowałam dolną część tutaj pod językiem i jak widzicie, od razu przełykam to ślinę. Musicie sobie też, to, to oczywiście nie od razu będzie takie oczywiste, to musicie sobie wyrobić ten, to miejsce, nie? Także polecam, jeżeli ktoś ma taki problem i, i brakuje mu wody yy, w gardle. <laughs> ok. O, teraz na przykład <laughs> teraz będę takie różne ciekawostki Wam sprzedawać. Teraz na przykład yy, chrząknęłam, czego się nie robi. Nie chrząkajcie, błagam Was, bo to naprawdę prowadzi donikąd yy, i nie możemy się tego pozbyć, yy, dopóki nie przestaniemy chrząkać. A to, jak ktoś będzie chciał wiedzieć szczegóły na temat chrząkania, to napiszcie do mnie. To Wam odpiszę, jaka jest, jaka jest procedura tego wszystkiego, dlaczego chrząkamy i dlaczego nie możemy przestać. I cały czas musimy to odchrząkać. Moi uczniowie wiedzą o tym, bo już im mówiłam na lekcjach, ale ktoś, kto o tym nie wie, to zapraszam do maila. Dobra. Zrobiliśmy tutaj y, mimiczne teraz. Uśmiech, dziubek, uśmiech, dziubek. Robicie ćwiczenie, ja gada. Uśmiech, słuchajcie. Nie róbcie tego tak y, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nie chodzi o to, żeby to tak szybko robić. Zróbcie sobie ten uśmiech. Do, dotrzyjcie do tego, do tych uszu. Y, zróbcie sobie ten dziubek. No, prawdę, ściągnijcie sobie te usta. No i z powrotem. I róbcie te ćwiczenia naprawdę. Mm, tak, rzetelnie, e, bo to jest dla Was. Wy nie robicie tego dla kogoś, wy robicie to dla siebie, więc e, pilnujcie siebie, e, korygujcie się, e, cały czas bądźcie skupieni tylko na sobie. E, no i robimy, dobra. No to teraz e, prosiłabym, żebyśmy zrobili ćwiczenie z głową. E, głowa będzie dotykała ramienia, ucho jedno, i potem drugie ucho drugiego ramienia. I to też im starszy człowiek, tym wolniej wykonuje to ćwiczenie. E, dzieciaki oczywiście zrobią to w sekundę i można im na to pozwolić, nie ma problemu. E, no chyba, że tam mają problem z kręgosłupem, no to też inna, inna sprawa, tak? Ale im starszy osobnik to wykonuje, osobnik mówię, no przepraszam, ale, ale tak, te, tak mi po prostu łatwiej. Tym wolniej to ćwiczenie wykonuje, tak? Potem głowa na dół, głowa do tyłu i też bardzo wolno. i Zróbcie sobie głowę na dół i taki ruch y, półkolisty. Y, dobrze? I tak samo do tyłu i też ruch półkolisty. I potem dopiero robimy dookoła czyli du-du-du-du, du-du, y, ramię, tył, ramię klatka piersiowa, tak? Yy, I zróbcie sobie, jeżeli Wam się zakręci w głowie, to natychmiast siadajcie. Nie róbcie tego ćwiczenia, przerwijcie to. Yy, zakręciło się w głowie, siadam, kilka oddechów, łyk wody, yy, możecie otworzyć okno, żeby sobie yy, więcej powietrza wpuścić do pokoju. No, i okej, okay, i, i wracamy do ćwiczenia, ale już nie wracajcie do, tego, do tej głowy. Jak wam się kręci w głowie przez to, to, to nie róbcie tego. Zróbcie tylko sobie boki, dół, yy, yy, przód, tył. Ok, no to budzimy teraz yy, ramionka yy, też bardzo wysoko i ręce wzdłuż ciała bardzo ważne. Ręce wzdłuż ciała. Yy, bardzo mocno do uszu podciągamy ramiona bardzo mocno 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 jeszcze 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 i spuszczamy ale spuszczamy tak mocno tak właśnie tak żeby nam spadły te ramiona dobra i jeszcze raz wysoko 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 mocno 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 i spuszczamy ramiona żeby nam spadły i jeszcze tak yy, do dziesięciu zróbcie ja poczekam i sobie pogadam te ramiona mają nam e, aha, jak spuszczacie te ramiona to fajnie by było sobie tam jeszcze ustawić te kręgi szyjne, czy w ogóle kręgi kręgosłupa e, więc sobie możecie tak jeszcze rozluźnić te ramionka i do tyłu troszeczkę, wiecie, bo to ta postawa jest bardzo ważna e, do tyłu troszeczkę tak wyprostować się e, no i dobra, jak zrobiliście 10 razy coś tam sobie poprawiliście, to teraz jedna ręka Spada, druga spada, jedna spada, druga spada. I też tak 10 razy. I postarajcie się już, żeby te ramiona były naprawdę do tyłu, e, e, tak bardziej wycofane, dobra? Okej, okay, no, no to co? Pośladki, teraz czas na pośladki. No i spinamy pośladki. Najlepiej byłoby teraz, poprosiłabym bardzo, żeby każdy z Was usiadł na krześle. Pamiętajcie, że na, na krześle siedzimy. Na krańcu krzesła nie sadzamy całych 4 liter, tak? Na krańcu krzesła yy, nogi, yy, nogi na szerokość, ramion, proste plecy, proste kręgi szyjne, prosta głowa. Mam nadzieję, że zdążyliście to krzesło przynieść. Rączki na, yy, na kolanka yy, i sobie spinamy. Ja włączę teraz metronom, żebyśmy spinali w tym samym czasie. Uwaga! Dobra, nastawiłam metronom na 50. Jeżeli chcecie w tym samym tempie ćwiczyć, to proszę bardzo. Jeżeli uważacie, że chcielibyście spróbować szybciej, też proszę bardzo, nie ma problemu, chociaż uważam, że nie ma co się śpieszyć w tych ćwiczeniach emisyjnych i w tych mięśniowych, ponieważ te mięśnie muszą się przyzwyczaić do tego ruchu i głowa musi zapamiętać, że został wykonany taki ruch i będzie on wykonywany często. Dobra, mamy dzwoneczek. Raz, dwa, trzy, cztery. No i spinamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I teraz tak, jeżeli ktoś czuje, że chciałby po prostu spiąć tak energicznie, i puścić, i energicznie, i puścić, bardzo proszę. Jeżeli ktoś czuje, że chciałby po prostu to w takim tempie, w takim powolnym, delikatnym zacząć, też bardzo proszę. Jeżeli nie czujecie tego, w sensie nie czujecie na przykład tego takiego mocnego, no to proszę bardzo, możecie sobie ćwiczyć bardzo delikatnie. Tutaj akurat dzieci. Nie wszystkie muszą wykonywać to ćwiczenie dobrze, więc dobrze by było, żeby dorosły podszedł do, do takiego dziecka, albo Ty, dziecko, które mi oglądasz, zawołaj tatę albo mamę, niech zobaczy, czy dobrze te pośladki spinasz, czy to rzeczywiście idą pośladki, czy, czy coś innego, czy po prostu ruszasz ciałem. Yy, bo bardzo ważne jest to, żeby nie ruszać właśnie tym ciałem w ten sposób, bo to ciało nam jest w ogóle kompletnie niepotrzebne teraz. Yy, przynajmniej nie ten ruch on będzie nam przeszkadzał, a nie pomagał. tylko same pośladeczki. spinamy i rozluźniamy na ten rytm. Dobra? No i teraz możemy dodać sobie... Też uwaga, wy ćwiczycie, ja gadam, żadna głowa nie chodzi wam, nic nie chodzi, żadne tu jakieś takie wiecie, nie wiadomo jakie salsy tutaj odsprawiane. Nic nie może się ruszać, w sensie takim, że jesteśmy rozluźnieni, ramiona są bardzo nisko, działa na nas grawitacja, wciąga nas w ziemię. My mamy bardzo proste plecy, bo czujemy aż te kręgi tutaj na dole, które się tam ułożyły, świetnie. Więc tylko tutaj ruch pośladków sprawia, że się podnosimy. Dobra? Żadne takie tam. Um, jakieś ćwiczenia yy, tańca. Um, ok, i dodajemy do tego. Możecie też na przykład, jeżeli nie czujecie tych pośladków, że tam. O, Jezu, gada się uparła na te pośladki. Okej. Okay. Możecie spinać. Mięśnie ud. I to wygląda w ten sposób, że tak jakbyście chcieli podnieść nogę. Podnieście sobie jedną nogę teraz. Widzicie, że w pierwszym momencie te, te mięśnie uda się napinają, tak? Więc do tego momentu podnosimy, czyli nie odrywamy tak naprawdę nogi od ziemi, tylko podnosimy tą część, ten, ten, ten fragment, taki moment, kiedy, kiedy pod, chcemy podnieść nogę. I to też może być fajne ćwiczenie. Ważne jest to, żeby jakiś mięsień Wam zadziałał. Rozumiecie o co chodzi. Nie rąk, tylko tej części właśnie naszej rytmicznej, czyli od pasa w dół. E, mogą być to stopy też. Możecie jakby palcami u stóp zbierać. Słyszycie co tam się dzieje? E, też możecie sobie takie, takie ćwiczenie wprowadzić. Też możecie na przykład wpychać te nogi w dół, w, w posadzkę. Spróbujcie sobie wepchnąć te nogi. Od razu się napinają też y, mięśnie pośladków. Też możecie sobie tak zrobić, ale pamiętajcie, że musi być kąt 90 stopni. Uda do, y, do łydki, tak? Y, nie, nie, nie tak, że wstajemy. Ale, aha, właściwie też może być takie ćwiczenie. Czyli tak. Jedno to takie, że pośladki. Drugie to takie, że podnosimy nogę i te, ten moment podnoszenia, tylko żeby spiął nam mięśnie uda. E, trzecie ćwiczenie to y, te palce u stóp. Tak? Czwarte ćwiczenie wciskamy nogi do podłoża, piąte ćwiczenie. Jedna noga zostaje pod tym kątem 90 stopni, druga noga troszkę wycofana. I teraz chcemy wstać. Ustawcie się tak, jakbyście chcieli na raz wstać. I ten moment, co ja teraz pokazałam, to też są spięcie mięśnia ud i one też fajnie działają na to ćwiczenie. Tak jakbym chciała podnieść się, ale wracam, oK? Potem zmiana nogi oczywiście. Bo jak jedną nogę obciążymy, to trochę ten. Jeżeli ktoś ma problemy z kolanami, no to nie polecam, bo to obciąża kolana, prawda? To mogą być te właśnie palce u stóp albo te pośladki. Co tam jeszcze? No i moi drodzy, teraz dźwięk. Wprowadzamy dźwięk. Proszę bardzo, żebyście zrobili sobie te nosowe teraz dźwięki. Czyli na N jak Natalia. Robimy. Na cztery, dobra? Cztery Wam teraz robię, czyli na dzwoneczek i trzy następne, a potem zrobimy na dwa. Jeszcze raz cztery. Nie musicie tego głośno robić, tego ćwiczenia. Wy robicie, ja mówię. Nie musicie tego ćwiczenia głośno robić. Fajnie by było, jakby było takie umiarkowane, głośne. Za cicho też nie, nie fajnie, bo pojawi nam się powietrze. Spróbujcie sobie tak wypośrodkować to ćwiczenie, żeby ani nie było tak głośno, że wlatuje nam do gardła, ani nie było tak cicho, że jest bardzo dużo powietrza. Czyli ani nie tak, ani nie tak dobra? Bo y, te dwa skrajne ćwiczenia nie będą efektywne. Czyli wypośrodkować wystarczy. Znaczy wystarczy. Zróbcie sobie tak, że no, na pewno Wam się nie uda od razu, ale y, próbujcie tam gdzieś w tą stronę bardziej, czy w tą stronę bardziej, dobra? Żeby ten dźwięk jednak został w nosie i był jednostajny. I oczywiście ten ruch powietrza też musi być jednostajny. Czyli... Tak? I tutaj już wprowadzamy piękny oddech. 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 I teraz tak, jak ta melodia spada, to fajnie by było, żeby ona nie y, gasła, czyli nie była coraz cichsza, bo wtedy nam wejdzie ten, y, to powietrze. E, dobra, mamy to teraz na M. Mm, dobra, jak Maria. Trzy. Oddech. Wy ćwiczycie ja gada. E, robicie to ćwiczenie. Fajnie by było, jak spada ta melodia. Otworzyć usto. To, u, u, jakbyśmy ziewali z zamkniętymi ustami. Czyli to będzie mniej więcej tak wyglądało. Czycie, co się dzieje. Tam jest y, mega przestrzeń. To właśnie jest praca nad otwarciem gardła. I y, to gardło nam będzie potrzebne, oczywiście w dźwięku, za chwilę też. Dobra. Y, teraz tak. Takie ćwiczenie polecam. E, y, będziemy dwa razy szybciej teraz ćwiczyć. Mamy i u i i Spróbujcie sobie, i teraz też. Y, y, ja muszę trochę się wstrzymywać tym, z tym dźwiękiem, ale y, bo się boję, że tutaj mi y, czasami nie, nie za głośno, żebym nie za głośno powiedziała. Y, słuchajcie, też nie za głośno i nie za cicho. To jest to samo. Wszystko spróbujcie sobie tak naturalnie. Y, jeżeli nie czujecie tego tempa, nie czujecie tego tempa, możecie to zrobić w szybszym tempie. Ijo, 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 Tylko po to jest właśnie ten ruch e, ustami i mimicz, mimiką, e, żeby nam też rozgrzało troszeczkę. Jak nie możecie się skupić nad tymi ustami, to zróbcie sobie samo... i ijo, 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 ijo. Też jest fajne ćwiczenie, żeby nie ruszać w ogóle niczym. Przepraszam. Żeby Wam tylko e, tak naprawdę... Żeby wam tylko y, ruszała się, y, ruszał się język, czyli tu zostawiamy w miejscu... I. Też sobie popróbujcie to tak. tak. Poćwiczyć. Bo też y, jakby y, zobaczycie, że coś tam się rusza, coś tam się dzieje, co to jest w ogóle. I, i, i y, to będzie też fajne dla Was, że coś się pojawiło. Dlaczego zaczynam od ijo, Ponieważ są wysoko posadzone, usadzone te y, samogłoski i y, i zaczniemy od tych dźwięków głowowych. One są bardzo istotne i fajnie by było, żebyście najpierw je zaczęli. I teraz takie ćwiczenie i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla starszych. Nie ma problemu. Powodzenia. Mam nadzieję, że będziecie mnie słuchać dalej. W następnym odcinku zaproponuję już więcej ćwiczeń emisyjnych, a potem niedługo już zaczniemy śpiewać na jakimś utworze, coś tam wam pokażę mm, emisyjnie. Także pozdrawiam, polecam i powodzenia życzę. Mam nadzieję, że poćwiczycie fajnie i fajnie już zobaczycie, co wam się dzieje tam w tym, w tym głosie. Eee, no, cześć!